Witam wszystkich! Dojechaliśmy do domu już, zobaczcie jak on wygląda. Będziemy wchodzić, to jest po prostu niesamowite. Marzenie się spełniło. Tak, zamieszkaliśmy w domu, wszystko zrobiłem, żeby po prostu mieć więcej miejsca do robienia filmów. No i zapraszam was do oglądania, bo dom był wow, naprawdę. Tak to wygląda. Jest to gigantyczny dom, który będziemy dzisiaj sprawdzać cały. Ogólnie jeździmy tutaj tym vanem. Bo nie mamy niestety samochodu. Mogę otworzyć garaż. Zacznijmy od garażu w ogóle. Tutaj jest garaż, który jest dosyć bardzo duży w sumie. Jest większy niż moje mieszkanie, w którym nagrywałem. Możemy tutaj sobie parkować, albo nie wiem, po prostu nagrywać. W ogóle co to tutaj się dzieje? To jest po prostu niesamowite. Tutaj mamy tyle, on jest gigantyczny, większy niż moje całe mieszkanie, ale to nieważne. A przechodzimy teraz do ogródku. Tutaj jest nasz samochód. Kimy, lecimy szybko, szybko. Tutaj jest nasza wielki ogródek, gdzie będziemy nagrywać różne filmy. Gdzieś mniej więcej z 3000 metrów ogródka, więc jest gigantyczny. Zobaczcie, tu jest cały ogródek. Cały ogródek jest nasz. No i w sumie tyle, możemy już przejść dalej. Idziemy do domu. Dobra, także przejdźmy do domu. Dom składa się z miliona pokoi, których nie ogarnia. Jestem cały w śniegu. Otóż tak, zaczynamy od wejścia, tu jest lustro wielkie. Fajne. Okej, więc zaczynamy od szaf. Mamy tutaj szafy, nie wiem, podświetlane. Nic tutaj jeszcze nie ma w sumie. Tutaj mamy, o, tu mamy część VR, czyli kamizelka VR i Oculus VR, tak. Dobra, tu nic nie ma, jakieś kurtki, idziemy dalej. Tutaj jest salon, proszę bardzo, ale nie wchodzimy jeszcze. Przejdźmy na razie do tej części. Ta część jest niesamowicie duża. Zaczynamy od łazienki, proszę bardzo. Jakaś mała łazienka. Tutaj jest schowek, tutaj jest kolejny coś. Nie wiem co to w sumie. Tu? O, pralnia, nawet nie wiedziałem, że mamy pralnię. To będzie wszystko do odcików, to jest wszystko zrobione, żeby robić lepsze filmy. Kolejna rzecz to jest to miejsce, które jest świetne do nagrywania. Nie wiem, co będziemy w nim robić, jeszcze jest puste, bo nas nie stać na meble. Ale jest tutaj z wyjściem na ogródek. Jeszcze mamy drugi ogródek, o dziwo. Proszę bardzo, tutaj tak to wygląda. O nie. Dobra. Ej! Także tak to wygląda. Cały jest, o, pies szczeka. Cały tutaj jest ogródek. Co piesek szczeka. Tutaj kamerzysto, chodźcie widzowie, pokażę wam. Także tutaj mamy salon. To jest tak gigantyczny salon, że nie wiem czy nie ma echa. Tu jest piękna część jakby sypialni. A tutaj mamy kuchnię. Proszę, możesz pokazać. Taka bardzo fajna kuchnia. Można sobie gotować, chociaż nie umiem nawet gotować. I teraz lecimy do najlepszej części, czyli części do nagrywania wszystkiego. Więzienie, wszystko, zbudujemy w tym domu po prostu każdą rzecz jaką trzeba. Także mamy tutaj za tym sofą, mamy gigantyczny salon, który będziemy używać do wszystkiego po prostu. Tu będziemy robić więzienia, wszystko, jakieś odcinki nienormalne, normalne. I tu, nie wiem do czego to jest, ale są dwie wielkie szyby, które wyglądają pięknie, zobaczcie sobie. Patrzcie na to. Tutaj będziemy sobie oglądać właśnie naturę. Będą jakieś sceny. Dobra, i teraz przejdźmy do tego. To jest taka przestrzeń, nie wiem do czego w sumie. Też będziemy tu robić jakieś sceny, tu jest echo mocne, dlatego wychodzimy stąd, ale no, gigantyczny to jest dom. To jest dom 400 metrów aż, więc to jest większe niż moje dużo mieszkań. Idziemy na górę. Go, 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 go! Tutaj właśnie postawiliśmy to z Ikei, jak teraz byliśmy. Kupiliśmy coś takiego, dziecko i matkę. I, o nie, nie, nie. I tak to wygląda. Dobra, idziemy na górę. Tu są schody podświetlane, których nie można podświetlić, ale są tutaj światła. I mamy część domową. Tu jest pokój pierwszy, gdzie nie ma nic. Prawie. Tylko jest... tutaj będzie w ogóle szkoła, ale nie będę wam mówić do końca o co chodzi, bo tu będzie się dużo działo. Za nami jest łazienka, to jest łazienka krówkowa. To jest najlepsze co jest w tym domu. Zobaczcie, to jest wszystko w krowy. Nie wiem co będziemy tutaj robić, ale będziemy robić najlepsze odcinki, to jest pewne. Dobra, lecimy dalej. Tutaj też będą najlepsze odcinki, ale tu jest jeszcze nierozłożona łóżko, bo nie umiemy składać łóżek, ale je złożymy. Tutaj mamy mój pokój. Mój pokój, który też się składa jeszcze. Tutaj jest balkon. I właśnie byłem przed chwilą na tym balkonie. I będę tu nagrywać wszystkie Robloxa, Minecrafta, każdą grę, jak wcześniej nagrywałem, tylko teraz po prostu w innym pokoju. No jest fajnie, taki
Widok, no spoko. Dobra, no to co? Jeszcze, zostały jeszcze najlepszy pokój. Let's go, tutaj, tutaj jest zejście na dół, widok z dołu, na dole, nie wiem po co, ale będzie fajny, bardzo ładny. I tutaj mamy montażownię, czyli montażyści tutaj będą przez cały czas widzieć ten dom, zobaczcie. Pum, pum, tu już się czekają na nich myszki, w sumie to nie mamy żadnych montażystów jeszcze, ale będą. Tu mamy łazienkę dla montażystów, można wejść, w sumie wywalona jakaś tam łazienka. A tu, zobaczcie, tu mamy bardzo fajny pokój, który nie wiem czy chcę pokazywać, bo chciałem zrobić odcinek, ale pokażę wam, bo jestem głupim dzieckiem. Tutaj jest ukryty pokój na odcinek, jeszcze nie wiemy co, zamykam to na klucz. A tu jest na, jeszcze tutaj jest właśnie nasz magazyn, jakiś nie wiem, na razie taki spoko chyba. No, dobra. Teraz czas na reakcję innych osób. Bojan. Siema. Dobra. Reaction na nowy dom Pilota. Na początku z zewnątrz moje pierwsze wrażenie było takie, do jakiej ja willi podjeżdżam, nie? No, tutaj mamy wejście. Jak oceniasz wejście? Fajne lustro. Dzięki. Ja od razu się zastanawiam, ile za to płacicie. Ile? Daleko to jest od Warszawy? Z 12 tysięcy? O! Masz już z nami jadurkę. Ja! Ej, ile miejsca, ale echo. Echo. No, jest echo. To było, czy kupiliście te stoły? To? Kupiliśmy wszystko. Tą sofę też? Tak. Czyli tutaj było pusto kompletnie? Pusto, tak. O ja! Tu mamy kuchnię, jakoś ten, tu mamy naleśniki przygotowane. Nic tu nie ma. Dużo pokoi tutaj jest. No ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pokoi. Mogę tak otwierać? Tak, wszystko. To jest schowek, a dużo miejsca macie. No, tam jest kolejny pokój, tam jest fajny pokój bardzo. Jeden z lepszych. Możesz odpalić tamten, dobra? Wow, małpka. Tak, tu były sceny, których nie posprzątaliśmy. W ogóle fajny ten dom. A tu masz wyjście na balkon. Takie. Ja. I to jest dalej ten dom. Tak, tak. Ale willa. Garderoba nawet. Co jest garderoba? To jest łazienka dla montażystów. Dziecko do mamy. Jak za umywarkę? Mama, mamy umywarkę w domu. Umywarkę w domu. Piecyk. Ale miejsce. Dawaj! Na logo dać jakieś. Fajro! Fajro! Szyby. Szybowa. Miejsce szybowe. Nie no, fajnie byłoby w takim domu mieszkać. No, fajnie jest. Tutaj mamy pokój dla... Pialnia. Dla nie wiadomo kogo. To jest jakiś... Wow! Miał być magazyn, ale jest pokój. Tu jest takie szyba i zejście. I tutaj jest pokój dla montażystów. Aj, to jest to. Czy to jest... Czekaj. To jest nic, to jest do niczego. Wiem, ale... To jest do czego to są. Dobra, i tu jest na przykład mamy magazynek. Siemano! Siemano, co to jest? A to są montażyści. Jestem stąd. Siema, Wojtek, Kuby. Wojtek, jaki wysoki. Ej, tam jest łóżko, no. Tutaj śpią montażyści. Ale to nie są montażyści, to są pomocnicy, koledzy. Dwa prysznice są, a co to jest? Nie, to jest taka. Ale duży prysznic. No i... Okej, ogólnie moja reakcja na to, na cały dom. Oooo!